Siemano, jestem Gentler i witam was w Ninja Gaiden 2. Po jakże wesołym czasie, jaki spędziłem z wami na streamie z pierwszą częścią, stwierdziłem, że niezależnie od tego, jak ona wypali na YouTubie, odpalę całą trylogię, nagram to sobie chętnie, wrzucę to do tego mojego YouTubeowego pamiętniczka. Ninja Gaiden 2, bezpośrednia kontynuacja jedynki. Nawet fabularnie one się ładnie ze sobą spinają. Co zresztą zobaczycie za chwilę, ale najpierw dla tych, którzy nie oglądali jedynki i może są zainteresowani jakkolwiek fabułą, szybkie podsumowanie. Akcja. W pierwszej części śledzimy losy Ryu Hayabuzy, ninja, którym ojciec zostaje zabity przez nieznanego adwersarza. Ryu dostaje list, w którym jego ojciec Ken każe mu odnaleźć archeologa Waltera Smitha. Leci zatem do Ameryki, gdzie, o zgrozo, wszyscy chcą go zabić. Robi więc sieczkę w masie przeciwników, a temu w szczególności, no patrzcie jak wybucha, ale dostaje kulkę od nieznanej kobiety, która potem, to spoiler do tego odcinka, która potem daje mu demoniczną statuetkę. Ryu morduje kolejnych wrogów, wysadza w powietrze kolejnego bossa i znajduje Waltera. Ten mówi, że statuetki są dwie. Walter i Ken znaleźli je w Amazonii. Bla, 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 zły demon, bla, 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 shinobi. Generalnie są dwie statuetki z podzieloną mocą demona. Każda po trochu. Przez to gadanie statuetka Waltera zostaje skradziona. Godzimy zatem gościa, mordujemy tony flory i fauny. O, patrzcie jak wybucha. Wracamy do Waltera i... W każdym razie druga statuetka została skradziona. Wow. Przysłuchuje nas typowy biurokrata z lat 80. Generalnie w Amazonce jest świątynia, leć tam, bla, 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 są ludzie do wycięcia w pień. Więc lecimy, tniemy w pień, wysadzamy w powietrze, żeby dotrzeć do final bossa, Chikity. Okazuje się, że Chikita ma naszą Chikę z początku gry i chce budzić demona, więc oczywiście, że bierzemy drugą statuetkę prosto do niego i jeszcze mu ją oddajemy za cenę życia tej... Jak ty się właściwie nazywasz? W międzyczasie okazuje się, że ojciec jednak nie zginął w pojedynku. Szok. Ojciec jest opętany przez złe moce, przez co musimy walczyć z dodatkową formą final bossa. Dzięki, tata. A do tego ten błąd. Jezu, ten cholerny błąd. Pokonujemy więc ojca, Chikitę, ratujemy Chikę, która mówi, że jest Irene. Zaćmienie księżyca budzi demona, więc jego też wysadzamy w powietrze i za Irene żyjemy dalej. Happily ever after. Koniec. Wszystko jasne? No to lecimy. Ta gierka mocno się różni od jedynki, znaczy, kurczę, wizualnie niby wygląda tak samo. Ja w ogóle mówiłem bardzo często, że Super C, czyli kontynuacja do pierwszej kontry, ta z 89 roku, jest najlepszym sequelem, jaki wyszedł, moim zdaniem ever. Ale tak naprawdę Ninja Gaiden i jego druga część, w tym wypadku ona się nazywa Dark Sword of Chaos. Dark Sword of Chaos. Naprawdę mocno nie odstaje, jeśli chodzi o bycie super sequelem. Ma tutaj bardzo dużo nowych rzeczy, wykorzystując jednocześnie mechaniki z jedynki, żeby jakby produkcja poszła szybciej. Więc naprawdę uważam, że jest się czym pochwalić. Jedyne dlaczego mówię, że to kontra Super C jest idealnym sequelem, a o tym nigdy tak nie powiedziałem, jest to, że... Ten sequel ma swoje problemy. Są rzeczy, które mnie cieszą, są rzeczy, które mnie bawią, będę je opisywał na bieżąco. Jak chcecie słuchać, możecie słuchać, jak nie chcecie, to nie słuchajcie. Ja na pewno będę sobie gadał, bo gadać lubię. Od razu mówię, że z tego sequela, w sensie z gry, z rozgrywki, tak jak w poprzedniej grze pamiętałem bardzo dużo drobnych elementów, położenie przeciwników, miejsce, gdzie trzeba biec, gdzie trzeba skakać. Tutaj tak dużo z tego nie pamiętam, więc będzie tutaj więcej błędów, będzie tutaj więcej drobienia kroczkami, jak nie będę wiedział, co ze sobą zrobić. Oczywiście pierwsze poziomy raczej nie będą specjalnym problemem, mam nadzieję. No, już pierwszy boss, bardzo podobny do poprzedniego, tylko zamiast atakować w prosty sposób, będzie szarżował. Trzeba zeskoczyć ze ściany, bo będzie nas z tej ściany zrzucał. Myślę, że bossów całkiem nieźle kojarzę, ale to jeszcze się przekonamy, bo sam nie wiem, ile pamiętam z tej gry. O ile jedynkę pamiętałem bardzo dobrze, o tyle z dwójką mam ten problem, że uważam, że to jest najłatwiejsza z trzech części Ninja Gaiden. Przynajmniej tych, które były na Pegasusie, z którymi na Pegasusie do czynienia miałem. Chwila fabuły. Uważam, że jest najprostszą z tych trzech części z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że dali nam bardzo dużo nowych umiejętności, okrajając trochę... przez to poziom trudności, który nie został w żaden sposób podniesiony, bo mamy dużo nowych możliwości, ale nie zmienia się wiele, jeśli chodzi o poziom trudności, więc po prostu gra się łatwiej, szczególnie, że już człowiek jest przyzwyczajony po tej jedynce, jeśli oczywiście grało się w to w kolejności, nie? Tak samo jak poprzednio,
Mamy nieskończoną ilość continue, więc psuć też możemy ciągle. Ale uważam, że tutaj też bossi są znacznie prostsi. Jest więcej takich exploitów, które można wykorzystywać, przynajmniej takich, które znam i które są po prostu łatwe do wykorzystania. Nie są to jakieś sztuczki speedrunnerskie, jest to coś, co po prostu można wymyślić i zrobić. Jeśli chodzi o nowe rzeczy, ja tutaj fabuły za bardzo nie czytam, bo fabułę w miarę pamiętam. To możecie oczywiście sobie to śledzić, ja będę w międzyczasie opowiadał. Jeśli chodzi o nowe rzeczy, zaraz je wam mniej więcej przedstawię, przynajmniej te, jeśli chodzi o sterowanie. A w drugim poziomie już powinniśmy mieć pierwszą rzecz, jeśli chodzi o świat gry, która się zmienia. A nie, jeszcze nie tutaj. Swoją drogą muzyczka jest całkiem spoko, co? Fajnie jest ten nowy bonus, po pierwsze, to są ci dwaj pomarańczowi ziomeczkowie za mną. To są moje duchy, łapie się takie bonusy, można mieć ich maksymalnie dwóch, którzy po prostu powtarzają moje ruchy. Tak jak są ustawieni, oni chodzą dokładnie w moje ślady. Idealnie się ustawiają tak jak trzeba. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie na niektórych bossów. To pokażę później. Jest tutaj też to, nie wiem czy nie spadnie, jeśli nie zabije jak to zrobię, ale spróbujmy. Dobra. Jest tu też to, o czym mówiłem w pierwszej części, że tego nie ma. Można chodzić w górę i w dół po dowolnej ścianie. To jest bardzo przydatne. Coś co poprawili względem jedynki, co moim zdaniem było exploitem, czyli wskakiwanie na te półki. Tutaj bardzo ciężko to zrobić, to jest zmienione. Ryu, jak się próbuje odbić od ściany, to bardzo blisko skacze. To powoduje, że dużo trudniej jest zrobić ten element takiego wskoczenia na górę, ale jest to dalej możliwe. Kolejna rzecz, która się zmieniła. Wcześniej mieliśmy manę, która była zbierana przez niebieskie i czerwone znaczki. Niebieski dawał 5, czerwony dawał 10 tej many. Tu mamy 5 na 40 w tej chwili tej many, ale tutaj czerwony znaczek uzupełnia nam ją pod kurek. Jest tutaj też taki bonus. Jest tutaj też taki bonus w postaci zwoju. Ten zwój podwyższa nam ilość many na stałe. Niezależnie od tego, ile razy umrzemy, ile continue zużyjemy, na stałe podwyższa nam poziom many o 10. Na koniec gry, z tego co pamiętam, można mieć jej 100 albo nawet 110. Nie pamiętam dokładnie. Bonusy są praktycznie wszystkie takie same. Nic tutaj bardzo odkrywczego się nie dzieje. Nic tutaj bardzo odkrywczego się nie dzieje. To jest jeden z nowych bonusów. On pozwala nam strzelać w dół w taki sposób. W tej grze tylko bonusy tak naprawdę są w stanie zdejmować małe projectile. Bardzo ciężko jest zwykłym mieczem zdjąć małe projectile. W ogóle tutaj uderzanie mieczem jest dużo trudniejsze. Ten miecz stał się dużo bardziej precyzyjny, a do tego wytworzono dużo nowych przeciwników, którzy mają za zadanie wytrącić nas z równowagi, jeśli chodzi o precyzyjne używanie naszej katany. A, nie musiałem tego łapać, mniejsza. O, ten bonus jest też trochę inny. Tam, w tamtej części ten bonus był jednorazowy, po prostu zastępował nam obecny. Ale po chwili znikał. Tutaj nie znika, można go używać ile razy się chce, pod warunkiem, że ma się do tego amunicję. Tak to, przeciwnicy są bardzo podobni. Jedyną różnicą jest to, co moim zdaniem jest właśnie jednym z symboli tego, że jest to dobry sequel. Ryu, jako że jest mocniejszy, a sama gra jest kontynuacją, pokonuje dużo przeciwników, którzy w poprzedniej części byli bossami. Tak jak chociażby ten Jason, który przed chwilą przebiegał z piątku 13, taki pomarańczowy. No wcześniej był bossem pierwszego poziomu, tak wyglądał, przynajmniej dla mnie to jest jakieś odniesienie. Nie wiem, czy to było specjalnie zrobione, żeby wykorzystać te same asety, czy po prostu... faktycznie jest to sposób na pokazanie, że Ryu jest teraz mocniejszy, ale jest dużo takich sytuacji, że są bossi z poprzedniej gry wykorzystani jako zwykli przeciwnicy, lekko osłabieni. Więc fajny zabieg, ja lubię, mi się to podoba, nie każdy musiał to oczywiście zauważyć, ja za dzieka tego nie zauważyłem. Dlaczego zatrzymałem? Bo mamy tutaj pierwszy tak zwany environmental hazard, czyli zmianę środowiskową, niebezpieczeństwo środowiska. Jest tutaj wiatr. Wiatr wieje w danym kierunku i on wpływa na nasz sposób poruszania się. Często będzie to związane z tym, że po prostu jeśli wiatr wieje w złą stronę, to na przykład nie jesteśmy w stanie przeskoczyć danego miejsca. O! No, mógłbym teraz schrzanić i zginąć, jak głupek. Ale tego nie zrobiłem. Na całe szczęście. Mam nadzieję, że ta gra będzie szła dość sprawnie. Zobaczymy! Nie wiedziałem, że wiatr mnie zwieje z krawędzi, a zwiał mnie z krawędzi. Nie powinno tak być moim zdaniem. W sensie nie pamiętałem, że tak się nie da, ale najwyraźniej się da. Jeśli jestem za wysoko na krawędzi, to wiatr mnie może zwiać z krawędzi, więc muszę po prostu sprytnie korzystać z tego wiatru, tak jak wspominałem. Teraz bierzmy fajny bonus.
zbierzmy tego typa, bo on jest obligatoryjny, żeby tutaj dobrze sobie pograć. Zabijmy to. I chyba gdzieś jest zwój pierwszy, jeśli się nie mylę. Nie wiem, dobra, mniejsza. Zapomniałem o wietrze. Widzicie? Jak będę gadał, to będę miał takie problemy właśnie. O, te poziomy często są podobne, chociaż przekoloryzowane delikatnie w stosunku do części poprzedniej. Tak jak tutaj uważam, że bardzo podobny poziom był w części pierwszej. Natomiast kolory tutaj są zdecydowanie brzydsze, ładniejsze, dopracowane. O, właśnie taki zwój. Widzieliście? To wam zbliżę, w razie czego. Także uważam, że ta gierka jest w ogóle łatwiejsza niż poprzednia, ale przez to też mniej z niej pamiętam, więc nie wiem, czy będę więcej ginął, czy będę mniej ginął. To się wszystko okaże z czasem. O, i tutaj możemy też zbierać życia. To jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że moim zdaniem właśnie gra jest dużo prostsza. Mniej się tych żyć traci, ale z tego co pamiętam, to co zauważyłem jako dziecko, to jest to, że życia zawsze są w miejscach, gdzie można głupio zginąć. Tak jak poprzednio, ja wam to delikatnie cofnę, spójrzcie tu. Można spokojnie zginąć tu w tym miejscu, że łapiesz życie, zaraz potem jest półka i na tej półce trzeba idealnie uderzyć atak, bo inaczej dostajesz cios i spadasz. No. To, co zmieniło się na minus moim zdaniem, to to, że przez to, że te poziomy niektóre są takie dokręcone wizualnie, tego chyba nie chcę. Tak, bo zaraz będzie boss, jeśli się nie mylę. Oj, nieważne. Dobra, ja dobrą stronę potrzebuję. Dobra, okej. Te poziomy są dokręcone wizualnie, to powoduje, że niektóre z nich są mniej czytelne i to może przeszkadzać, szczególnie jeśli ma się tych gości, którzy za tobą łażą. Jeśli masz tych gości, którzy za tobą łażą, twoje klony, znaczy, to te klony potrafią się zlać z otoczeniem albo zlać z innymi przeciwnikami i po prostu trudniej się tu walczy, ale to nie jest jakiś duży zaskok, bo zobaczycie, że gra jest naprawdę dużo łatwiejsza. Dobra. Pierwszego bossa wytłumaczyłem. Drugi boss jest podobnie prosty. Ja sobie tutaj zmarnuję całą amunicję, bo mogę. Generalnie co ten boss robi? On sobie rzuca, nic więcej nie robi. Najważniejsze, że ten wiatr nam przeszkadza. Te pajączki nic specjalnego nie robią, ale żeby go trafić inaczej niż amunicją, to musisz się do niego zbliżyć. Zbliżenie się do niego nie jest o tyle nieproste, że w momencie jak wchodzisz na górę, to on zeskakuje na dół. Więc trzeba robić po prostu sprytną rzecz. Tylko muszę się ustawić do tego, czekajcie chwilę. Aż, muszę trafić tego pająka. Dobra, okej. Idę tak, on teraz zeskoczy sobie na dół. Co? Czemu nie zeskoczyłeś na dół? Chwila. No, skocz. O, właśnie, zeskakuje na dół. Teraz możemy wcisnąć w niego hity. Czekamy aż znowu wyrzuci pajączki. Idziemy na górę. Czekamy aż skoczy, zeskakujemy do niego, bijemy ile razy się da. I tak w kółko, i tak w kółko. Tak jak mówię, no bossy są w większości tutaj wyjątkowo wdzięczne. Jeśli chodzi o zabijanie ich, są oczywiście wyjątki od tej reguły, szczególnie jeśli chodzi o ostatni poziom. Pamiętam bardzo dobrze ostatni poziom z tej gry, bo to jest coś, jak sobie przypominałem tą grę, tak próbowałem wyciągnąć jak najwięcej rzeczy z pamięci przed nagraniem, to przypomniałem sobie ostatniego bossa i to, jak wykorzystali błąd poprzedniej gry, żeby sobie zrobić żart. Moim zdaniem tak było. Moim zdaniem to jest robienie sobie żartu, ale to pokażemy już później. Dobra, poziom drugi zakończony. Nie będę tłumaczył tutaj fabuły, wszystko jest w napisach. Śmiało sobie czytajcie, śledźcie. Jeśli nie chce wam się śledzić, tylko wolicie posłuchać, jak przejść tą grę i zrobić to samemu, śmiało. Jeśli nie, no to jak będę nagrywał część trzecią, tak jak teraz zrobiłem podsumowanie jedynki, zrobię też podsumowanie dwójki, więc nie ma najmniejszego problemu. Możecie sobie po prostu patrzeć jak gram, albo po prostu słuchać jak sobie pitole. Będzie tutaj więcej gadania o samej grze niż poprzednio, no bo całą nostalgię, całe takie skojarzenia związane z samym graniem w tę grę i otoczeniem absolutnie opowiedziałem już w jedynce, jeśli coś mi przyjdzie do głowy, to sobie popowiadam. Wszystko oczywiście leci na longu. A co za tym idzie, no mogą być pewne przerwy, no nie? Bo staram się jak najmniej ciąć. Mam nadzieję, że będzie na tyle to dobrze wychodziło, że uda się to longiem nagrać. O, dobra.
Jak widzicie, hazard tej... Mówię hazard, ale chodzi mi o problem środowiska. Nie wiem, jak ładnie nazwać po polsku. To jest environmental hazard. W tym poziomie to jest to, że robi się ciemno i tak naprawdę nic nie widać. Teraz to jeszcze nie jest specjalnie problematyczne, bo można spokojnie po kształtach wywnioskować, gdzie dokładnie są półki, na które trzeba skakać, ale to się zmieni. To się zmieni. Generalnie tutaj nie mam jakichś specjalnych tipów, po prostu git good, zapamiętaj sobie te rzeczy, to nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Tu wychodzi jeden problem tej gry, ale wydaje mi się, że też celowy zabieg. Moim zdaniem to jest problem, ale ewidentnie wygląda to na celowy zabieg. Otóż, czy też to specjalnie zrobione w taki sposób, żeby nie dało się tu wejść na górę? No. Widzicie? Nie da się. Nie da się tu wspiąć w taki sposób. Ale ta gra też nie oferuje tego, co zawsze oferują gry na Nintendo Entertainment System, czyli nie da się zeskoczyć na półkę, ściskając dół i skok. Więc trzeba po prostu perfidnie obiec wszystko dookoła. No nie? Jeśli dostaniesz tutaj złe obrażenie albo podskoczysz, żeby zrobić unik, jak jest ciemno, to nawet się nie zorientujesz, a zrobisz sobie niepotrzebny problem, bo będziesz musiał biec po prostu dookoła jeszcze raz. O, i w tym miejscu już robi się poważnie. Trzeba zapamiętywać po prostu, gdzie te rzeczy są, tak w miarę na bieżąco. Zapamiętywać, gdzie dokładnie są te półki. Na szczęście nie jest to jakieś skomplikowane dla kogoś, kto grał w 500 tysięcy platformówek, tak jak ja. Natomiast, no może to być problematyczne dla niektórych, więc no czasem trzeba po prostu robić to krok po kroczku. To innej opcji ja nie przewiduję. Tam jest półka, nie? Dobra, tak pamiętałem. Mi się wcześniej wyświetliła. Na szczęście nie cały czas mamy do czynienia z jakimiś problemami natury planszowej. Czasem po prostu... No, można sobie zagrać w normalny poziom, który wymaga tylko zręcznościowego podejścia do sprawy. Dobrze, że takie poziomy też są, bo jest to jednak... Jeśli byłeś dzieckiem, który gra w pierwszą część, jak ona wyszła, potem drugą część też, jak ona wyszła, no to chciałbyś jednak trochę tej nostalgii mieć, a jakby każdy poziom miał same tylko problemy, w sensie wrzucone te utrudnienia związane ze środowiskiem, no to jednak pojawiłby się... A, widzicie, nie zauważyłem typa. No to jednak pojawiłby się ten problem, że trzeba było każdy poziom przechodzić w bardzo specyficzny sposób i zaginęłaby ta radość czystego radzenia sobie z przeciwnikami. A takie poziomy jak ten, gdzie można po prostu bić przeciwników, nie przejmując się tym, że zaraz środowisko wykręci mi jakiś numer, też są potrzebne. No i są miłą odmianą, no nie? Bo jednak radzenie sobie z tymi dodatkowymi utrudnieniami jest wyjątkowo upierdliwe. A co za tym idzie? Miło jest czasem po prostu zagrać sobie normalny poziom i spaść tak jak w pierwszej części w przypadkową dziurę. No, to było bardzo, bardzo Ninja Gaiden 1. O nie, ty rzucasz... Ach. Ja mam czasem takie problemy, że pamiętam, jak wyglądał przeciwnik w pierwszej części, a co za tym idzie, bo dopiero w nią grałem. A co za tym idzie, zapominam, że tu działa inaczej. No bo w pierwszej części on by rzucił prosto, więc nie musiał mi się przejmować, a tutaj rzuca prosto w nas. To jest strasznie problematyczne. O, widzicie? To jest też boss z pierwszej części. Ja wam go tu też rzucę. Tak właśnie wyglądał. Tylko tutaj sprowadza się do trochę czego innego. Ale jest tutaj bardzo dużo nawiązań do pierwszej części. Ja właśnie myślę, że to jest zrobione celowo, a nie jest to lenistwo ze strony twórców. No bo zrobienie sprite'ów do nowych przeciwników nie byłoby jakimś wielkim problemem, moim zdaniem. Więc jest to na 100% celowy zabieg, żeby ubarwić trochę fabułę tej gry. Tutaj mamy takiego śmiesznego bossa. On działa tak. Strzela sobie kukami, żeby go uderzyć, no to trzeba go stamtąd zrzucić. Żeby go zrzucić, trzeba go trafić. Jak go trafisz, to spada, dwa razy strzela czymś takim. To jest wszystko, co on robi, nic więcej. Ja znalazłem na niego taki fajny sposób, że po prostu rzucasz się, właśnie, tworzysz te klony z
sprawia, że te klony zrzucają go ze swojego otoczenia, a ty czekasz na dole i go tłuczesz, nie? No tylko trzeba to dobrze zrobić. Postaram się teraz ustawić i zobaczyć, czy się uda. No jak będzie mi robił takie numery, to nie może. To się nie może udać. Kurde, no. Dobra, chodź. Dobra, teraz cię mam. No i to prawdopodobnie pozwoli mi go zaraz zabić do końca. Ups. Albo zginę, głupek. To też jest opcja. Można go oczywiście pyrgać, to jest nawet prawdopodobnie bardziej skuteczne. O tak. No ale... jeśli zna się ten exploit i faktycznie się go da, umie skutecznie użyć, tak jak ja ewidentnie nie umiem, to można sobie z tym bossem bardzo szybko poradzić, nie? To robienie się ciemno to jest taki dość prosty dla mnie hazard. To nie jest coś, co jakkolwiek sprawia mi problem, nie? No i mamy naszego nowego głównego złego. Przynajmniej... na ten moment. Jezus. Ja taką cringe'ową zrobiłem tą opcję na podsumowanie, a napisałem coś tak bardzo na szybko, jak sobie to zapamiętałem, jeszcze do tego wrzuciłem jakieś żarty, które mi przychodziły od razu do głowy, więc wiem, jak bardzo cringe'owo to wyszło, tak samo ja przeczytałem to longiem jedno, na raz. Bez powtórek praktycznie. Tam ze dwie linijki powtórzyłem, bo się po prostu zawaliłem, nie umiałem przeczytać tego dobrze. Tą postać też mieliśmy przedstawioną w cutscence początkowej, ale nie wiedzieliśmy, kto to jest. Także witaj. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, znaczy mam pamięć mięśniową do tej części. Mówię, ona jest prostsza niż jedynka, pod warunkiem, że się nauczy używać tego miecza, który jest naprawdę dużo bardziej precyzyjny niż w jedynce. Dużo trudniej jest nim trafić, no ale nie oszukujmy się. Na NES-ie bardzo szybko się człowiek przyzwyczaja do trudnych gier, bo te gry po prostu były trudne, one miały być trudne. No to jest moim zdaniem jedna z takich bardziej dopracowanych gier na NES-a. Nie jest to kontra Super C, bo ja dużo porównuję do Super C. Ja wiem, że to jest trochę inna zabawa, bo jest dużo więcej tutaj możliwości i gra jest dłuższa i takie tam. Ale jeśli chodzi właśnie o takie gry, które są wyjątkowo długie jak na Nintendo, bo były to gry, których nie można zapisać. Trzeba było zapauzować i zmienić na inny kanał albo pójść sobie na cały dzień. Także jeśli chodzi o długie gry na Nintendo, to jest bardzo dobrze dopracowana, bo poziom trudności jest wyśrubowany tak, że można się go nauczyć. Nauczyć się tych poziomów, żeby je przechodzić sprawnie i dochodzić coraz dalej i dalej. Idealna gra na Nintendo. Kontra miała to trochę inne, bo była moim zdaniem trudniejsza. Super C była trudniejsza niż to. Nie była trudniejsza niż pierwsza część tej gry, ale była trudniejsza niż... niż ta część tej gry. Absolutnie uważam, że była trudniejsza. Mimo, że ta trylogia jest moim zdaniem najtrudniejszą trylogią, jeśli chodzi o Pegasusa. Nie wiem, czy o Nintendo, bo nie grałem we wszystkie gry na Nintendo, na pewno nie. Była najtrudniejszą dobrą grą, przepraszam. Bo były takie, które były trudne, ale były też strasznie kiepskie. No zresztą, to jeśli o takie gry chodzi, to dobrym odniesieniem jest kanał Angry Video Game Nerd, kanał Cinemassacre, seria Angry Video Game Nerd, gdzie chociażby gra Silver Surfer, to jest odcinek, który bardzo wspominam. Gra Silver Surfer, którą próbowałem podnieść i przejść. Zrobiłem to, no ale moim zdaniem, o ile to jest bardzo trudna gra, no to jest dużo trudniejsza niż ta. No to jest zła i nie warto w nią po prostu grać. O nie, zwój! Zwoje się przydają. Dobra, zabiję się. Zwoje są bardzo potrzebne, bo po prostu często amunicją się łatwo pokonuje bossów, więc wolałbym tą amunicję mieć. Co za tym idzie, warto będzie złapać ten
Zwój. Dobra, mamy go. Super. Potem ten zwój i jeśli się już go raz złapie... O, szlak. Nice. Jeśli się już go raz złapie, to ten zwój zmienia się w co innego. A zapisuje się to, że złapaliśmy ten zwój, więc... Warto go złapać chociaż ten raz. Także są gry, które są na... były na Pegasusie, ale są po prostu słabe i nie warte grania. Moim zdaniem. I są tylko po to, żeby sobie poziom trudności podbić, nie? Tak jak między innymi moim zdaniem, tak jak ostatnia seria, w którą graliśmy, Contra Shattered Soldier. Gra Contra Shattered Soldier to jest gra bardzo trudna na PlayStation 2. I ukończyć ją tak jak trzeba, czyli żeby przejść siódmy poziom do końca, to jest już właśnie męczenie się na siłę, nie? Przejście pierwszych pięciu poziomów w porządku, absolutnie. Ale era PS2 to już nie była era Nintendo. I to nie był moment na to, żeby robić identyczną grę jak Nintendo, bo ta gra była po prostu dużo dłuższa. No i na PS2 już normalnie zapisywało się na tych kartach pamięci, więc nie uważam, żeby to był dobry pomysł, żeby robić coś takiego jak Contra w takim stylu jak Contra, nie? Fajnym przykładem moim zdaniem tutaj tego, jak to powinno wyglądać, jest Galuga, nie? Galuga była naprawdę świetną kontrą. Można było ją przejść w stylu arcade'owym, jeśli się chciało, ale jak ktoś nie chciał, chciał bardziej współczesnego doświadczenia, to mógł śmiało przejść sobie story mode, tak jak ja to zrobiłem. Jako, że gra była naprawdę świetna, no to ograłem sobie challenge, ograłem sobie też właśnie arcade mode później. Próbowałem to też zrobić na jednym życiu, ale jeszcze do tej pory mi się nie udało, ale wracam do tej gry, bo jest naprawdę świetna. Shattered Soldier nie wrócę. No zresztą, jak ktoś widział serię, to wie, jak bardzo zmęczyła mnie na dłuższą metę. Tu jest kolejny dość ciekawe utrudnienie tej gry. Mianowicie ta woda. Moim zdaniem ona nie działa do końca tak jak powinna, ale spoko. W sensie mamy tu strumienie wody, które ściągają mnie tak jak ten wiatr, no nie? Idę sobie w prawo, ona płynie w prawo, więc mnie spowalnia jak idę w prawo. Zaraz wytłumaczę też, dlaczego ona nie działa tak jak powinna moim zdaniem. Czym ona się też różni od wiatru? A no różni się tym, że już w momencie... Fuck, przecież wcisnąłem ten skok, może mi się pad wyładowuje. A no różni się tym, że jak podskoczę, no to już... prędkość mojej postaci jest taka sama jak w normalnych warunkach, nie? To znaczy, że no, są tutaj pewne zmiany prędkości, które powodują, że to utrudnienie jest znacznie wyżej poziomowe. Kolejną sprawą jest to, że zmienia się prędkość, a raczej prąd na przejściach pomiędzy wodospadami. A to znaczy, że to jest kolejna zmiana prędkości, którą trzeba brać pod uwagę podczas podróży. Dlaczego to nie działa tak, jak uważam, że powinno? Dlaczego to uważam, że nie działa tak, jak powinno? Widzicie? Płynę w prawo. Cały czas, nie? Bo ten lewy strumień ciągnie mnie w prawo, ale ten prawy strumień powinien mnie ciągnąć w lewo. Co za tym idzie? W tym miejscu powinny się spotykać i byłoby to takie newralgiczne miejsce, które mnie zatrzymuje, nie? Ale nie działa to tak. Moim zdaniem powinno, tak, jeśli miałoby być to zgodne z fizyką. Ale uważam, że jest to mega fajny pomysł, żeby właśnie wziąć to, co było w poprzednim poziomie, a właściwie dwa poziomy temu, i to utrudnić. Wiedziałem, że to będzie życie, dlatego po to przyszedłem. A dlaczego? Bo tutaj się łatwo też ginie. Tu jest takie miejsce, gdzie będzie dużo ptaków, chyba? Albo płomieni. Płomieni, dobra. No właśnie, i można sobie łatwo zginąć. No więc... Jop, tak trzeba było to zrobić. No i git. No. Więc tak, uważam ogólnie, że ta gra jest świetną ewolucją poprzedniej. Po prostu z jakiegoś powodu, tak jak wspomniałem na początku, prawdopodobnie dlatego, że... nie wiem, jak przeżyłem. Prawdopodobnie dlatego, że dostaliśmy dużo nowych opcji, chociażby strzelanie ze ściany, natomiast nie dostaliśmy niczego, co mocno by utrudniło tą grę, poza tymi...
poza tymi utrudnieniami środowiskowymi, nie? Dobra, ten boss to jest w ogóle w miarę prosty. Ważne jest to, że nie można na niego narszować za bardzo, nie? Jego trzeba bić w to. On sobie przywołuje te łapki, nic więcej nie robi. Można sobie stać tu, poczekać aż ta łapka przeleci, wskoczyć tu, uderzyć go dwa razy, zejść. Tak naprawdę jest bardzo dużo opcji, jak sobie z nim poradzić. Najskuteczniej można sobie uderzyć raz, zejść... Oj, no... Wiem jak to zrobić, tylko nie wiem jak to zrobić, słuchajcie, no jak widać. Uderzasz raz, wracasz. No przecież da się go przeskoczyć, wiem, że się da. Jeszcze raz! Raz, powrót, no... Come on! Dobra, to zrobię to łatwiejszą metodą. Idzie lewa łapa, przeskakujesz lewą łapę, jak możesz. Uderzasz dwa razy, wracasz. Chciałem na trzy uderzenia to zrobić, ale niech będzie na dwa. Bo na dwa to już jest pewna metoda. To już jest metoda dla ułomnych. Czekasz sobie tu, przeskakujesz, uderzasz dwa razy. Uciekasz. Nic więcej, naprawdę. Raz, dwa, powrót. Nie wyszło to tak jak chciałem, było na mersko, ale trudno. Miało być pierwsze wrażenie, to będą pierwsze wrażenia.